by fajnie zjechał na dół. Ale jadę potem na drugą stronę. Ciul, będę się potem martwił. Fajna jest dziura, se zjadę. Potem jakoś będę musiał wyjechać, no to wyjadę którędyś, nie? A mi się podoba. Jak zjadę tu, na sam dół. Ale ja sobie może sprawdzę pierw. Tym razem może trochę będę mądrzejszy. Tym razem może będę troszeczkę mądrzejszy i se sprawdzę wcześniej, jak tu jest, ale na pewno zjadę. Zjechać się w dół zawsze da. Gorzej z wyjechaniem. Przejedziemy speedbike riderem, będziemy upalać, bo to mi się podoba. Fajny kanionek, elegancki. To jest to, co świneczki lubią najbardziej. O, i tam do góry będziemy darli. Trzeba będzie mi zainwestować za niedługo w opony lepsze. C20 Mitasy, 90. Speedbike Rider może będzie kupywał, nie wiem, zobaczymy. Ale to będzie fajnie, jasny pieron, już to widzę, jak się fajnie to będzie jechać. Tu i do tego błotka, tu na dół. I cyk do błotka. Potem na drugą stronę strumyczka. Motoru mi nie zapierdzielił, ale raczej nie będzie umiał jechać. Dogonię go wcześniej, niż stąd wyjedzie. Fajnie, fajnie, naprawdę tu jest fajnie. Elegancko mi się to podoba. Tu można skakać przez ten strumyczek, fajnie. Kurde. Tu będzie enduro. Tu czarne wydrypciły. O, ta. Tu jakieś mokradła straszne. Tędy będzie ciężko wyjechać potem. Ale by się cofnął jakoś. W ostateczności pod górę. Fajnie, fajnie. To mi się podoba. Ta wrócić do starego enduro. A nie tylko te kurde podjazdy męczyć, bo to... Mi osobiście się nie podoba. Nie mam takiego fanu z tych podjazdów, tak co mam szczerze powiem. Nie cieszy mnie to. Mnie cieszy jazda, a nie stanie w miejscu przez pół godziny i męczenie jednej górki. Męczenie jednej górki cały czas. Tutaj jeździć, zwiedzać. Fajnie. Kurde, jak mi się to podoba. Jasny pierdol. Ja to muszę przyjechać z kimś, bo samemu to takiego panu nie ma. Samemu jazda to taka nudna, tak wam szczerze powiem. Lepszą oponę z tyłu. Ta jest, powiem wam, że tak kozacka. Ta oponka. Ale przydałaby się jak najlepsza. Żeby mieć pełen fan. Będę musiał jakoś pod górę wyjechać. Bujeczka. Dobra, jeden stopień. Coś mnie blokuje. Aha. O kurde. To był błąd. To był błąd. Jeszcze raz. Mała, bo on się stuchł.
No i brakło mi do ziemi. Ojej. Masakra. Brakło mi do ziemi. Jak widzicie, trening jazdy na kole się przydał. O wiele łatwiej mi wychodzą nawrotki. Jest elegancko, dobra. Lecę na drugą stronę, widzimy się za chwilę. No i elegancko, jesteśmy po drugiej stronie. Takie fajne są odcięte, ta wysepka jest praktycznie taka odcięta dookoła tym kanionkami. Jest przecięta jeszcze tak prawie na pół. I tym kanionkiem. Jest takie fajne odcięte to. Eleganckie. Teraz wam pokażę, bo z tej strony jest taki fajny zjazd. Można byłoby zjechać, ale kto by tu wyjechał? Trzeba będzie spróbować. Trzeba będzie spróbować. Nie, nie, naprawdę jest kozacko. Kozacko to jest. Tam byłem na dole. Czekajcie, dobrze mówię? Tam jest ten strumek, tak. Tu gdzieś byłem na dole. Czasem nie mogę wyjechać. Przed chwileczką. A po drugiej stronie. Chyba tam wyżej. Deczko. Albo tu. Ja się nie wiem, gdzie to było. Nie, tutaj widać ślady. Tutaj, po drugiej stronie. I tam wyjeżdżałem pod górę. Fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie to jest. Kurde, ale mi się to podoba. Gangus się ładnie tam prezentuje. Fajne kanionki. Tereny są fajne do jazdy, tylko w tych kanionach przeważnie jest pełno błota takiego głębokiego i pełno powalonego drzewa, co nikt go nie wyciąga. Ja tam myślę w MRF-ie sobie, w MRF-ie, kurde mi się pierdzieli, w Gangusie myślę sobie tuning mały zrobić. Baterii dużo nie zostało. Ostatnio dość spore zakupy mnie czekają. Muszę sobie dokupić baterię do GoPro, bo mam jedną tylko oryginalną. No i przeważnie pada w najważniejszych momentach. Nie nagrane potem jest. Jak to by więcej dla was nagrywał, było więcej akcji, a tak to muszę dużo ciąć. Tak wam powiem. Dobra, wyłączam kamerkę i lecimy na drugą stronę tam. Tu by ciekawe, czy by wyjechał pod to. Może by wyjechał. To jest ostro, fajnie. Ciężko by było. Też fajnie. Też fajnie, że ciężko. O to chodzi. Bardzo ciężko tu byłoby wyjechać. No i właśnie o to chodzi. Będziemy to próbować. Będziemy to próbować wyjechać. Ale to zobaczymy. No jesteśmy po drugiej stronie, ale tu nie ma nic takiego ciekawego. Nawet nie ma gdzie wjechać. Wszystko takie proste. Ale patrzcie za mną. Widzicie? Zero śladów. To jest właśnie pit bike. Na spokojnie enduro. Takie spokojne enduro mi się naprawdę podoba. Nie zostawiamy za sobą śladów. Moc jest wystarczająca. Między drzewkami.